Nakręcam ten filmik, ponieważ jest dużo problemów zgłaszanych przy zabawkach, że baterie, po włożeniu nowych baterii, zabawki nie działają. Problem leży na tym, polega na tym, że producenci baterii, aby w baterii zwiększyć jak największą ilość elektrolitu, zwiększyli objętość baterii, a zmniejszyli tą wypustkę. To jest plus baterii. I on często nie dotyka tutaj tej blaszki. W tym przypadku w pilocie. Autobus jest włączony. Widać. To jest off, to jest on. Pomimo, że są włożone nowe baterie, samochód nam nie działa. Są dwie metody na to. Taka prosta, domowa, na sprawdzenie, czy to jest wina tego. Wykorzystamy tutaj folię aluminiową. Ulepimy sobie z tej folii aluminiowej taką kuleczkę, którą włożymy między plus baterii. Tutaj na tą blaszkę. Tu plus. Ta folia nam się tu wypchnęła między blaszkę. A to samo zrobimy z drugą baterią. Urwać trochę folii. Ulepić kulkę. Wcisnąć. Proszę bardzo. Autobus od razu zaczął nam działać. Jeszcze raz pokazuję, wyjmiemy tą folię, żeby pokazać, że to nie jest żadna, w żaden sposób autobusu nie dotykam. Wkładamy teraz same baterie. Nie działa. I teraz taka bardziej trwała metoda, to jest po prostu trzeba te blaszki przy plusach za pomocą małego śrubokręta, wezmę śrubokręt. Śrubokręt, nóż to może być. Odegniemy ją trochę tutaj od plastiku, żeby ona po prostu bardziej wystawała. Widać, że teraz ta blaszka tutaj bardziej wystaje. Jedna. Trochę przesadziłem. Spokojnie, ona się sama wygnie. Ops. Autobus jeździ. To jest główny problem z zabawkami. Zanim się stwierdzić, że zabawka jest posuta, warto sprawdzić, czy ten plus z baterii dotyka do blaszki, czy tam wszystkie styki ładnie działają.